Jego serce na każdy dzień. Jeżeli Chrystus jest dobrym pasterzem, a my owcami, mamy iść za Nim. Tymczasem nieraz owieczka błądzi, grzeszy i zaplątuje się w ciernie następstwa grzechu, jakimi są wyrzuty sumienia, upadek sił, niesława, ubóstwo, wymówki, pogarda ze strony drugich, a czasem i sąd. Oddala się owca od dobrego pasterza, a oddalając się zapomina o nim i już nawet go nie poznaje, gdy się zbliża. Ucieka od niego, męczy się i wpada w ostateczną nędzę. Tym trzem nędzom owcy dobry pasterz przeciwstawia trzy skutki swego miłosierdzia. Szuka owcy zagubionej, dogania ją, znajduje uciekającą i wyczerpaną. Leczy rany, koi ból lub przynajmniej użycza sił do znoszenia cierpień, a wreszcie przynosi na swych ramionach do owczarni. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.